koniec roku liturgicznego, a taki powoli się zbliża, to czas, gdy liturgia słowa podprowadza nas pod temat paruzji, czyli nadejścia, przybycia Pana Jezusa. Słowo to dotyczy jednak nie tylko tego przyjścia na końcu czasów, choć w teologii głównie w takim znaczeniu się go używa, ale generalnie chodzi o każde nadejście, każde przybycie, każdą obecność Chrystusa. A tym Jego nadejściem może być także śmierć każdego z nas, ale nie tylko. Może nim być także moment mszy świętej, zwłaszcza komunii świętej. Przecież to także jest moment przybycia Chrystusa. Jak w tym kontekście wygląda nasza postawa, nasze oczekiwanie na Chrystusa? Spróbujmy zobaczyć w świetle dzisiejszego słowa. Drugie dzisiejsze czytanie, fragment listu świętego Pawła do Tesaloniczan, może sugerować, że chodzi rzeczywiście o tę paruzję, czyli przyjście Chrystusa na końcu czasów. Apostoł bowiem tłumaczy swym pierworodnym dzieciom z Europy, jakbyśmy powiedzieli, tłumaczy pewną nurtującą ich kwestię, mianowicie kto pierwszy spotka przychodzącego Jezusa. Pisze do nich, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Dla nas to może wydawać się trochę dziwne albo wręcz niepotrzebne takie tłumaczenie. Dlaczego? Bo my wierzymy, że przecież ci, co zmarli, pierwsi zobaczą Chrystusa od nas, żywych, bo oni już Go oglądają zaraz po swojej śmierci, a my dopiero po naszej śmierci, a więc za jakiś czas wtedy Go zobaczymy. Ale dla Tesaloniczan wcale nie było to takie dziwne. Oni bowiem byli wychowani pod wpływem apokaliptyki żydowskiej, jakoś nią przesiąknięci. Ta zaś paradoksalnie podkreślała gorszą pozycję umarłych, którzy dołączą do Królestwa Bożego później niż żywi. Żywi, których to Królestwo takimi, czyli żywymi, zastanie. A więc odwrotnie niż nam się dzisiaj wydaje. Stąd Paweł uspokaja Tesaloniczan. Spokojnie, Pan się opóźnia. Wielu z was, szczególnie pewnie tych starszych, którzy, jak to się mówi, stoją już nad grobem, boi się może, że jak umrą przed Jego przybyciem, nie doczekają tego przybycia, to po śmierci będą musieli Boga, Bóg wie jak długo na Niego czekać, by zobaczyć znów Chrystusa. Ale tak nie będzie, mówi Paweł. Słowo Pańskie mówi, że my żywi, pozostawieni na przyjście Pana, czyli ci, którzy Go, daj Boże, dożyjemy, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Nie ma się co bać, że przez śmierć traficie niejako na koniec kolejki. Dalej Paweł opowiada im, jak ma wyglądać to powtórne przyjście. Pisze, że sam Pan zstąpi z nieba na hasło, na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. A więc ta kolejność będzie nawet odwrotna. Najpierw ci, co zmarli, zobaczą Pana, a potem żywi Go ujrzą. Możemy się dziwić nieco tym obawom Tesaloniczan i pytać, co wy się takimi drobiazgami przejmujecie? Czy to ma jakieś znaczenie, kto pierwszy zobaczy Jezusa, a kto drugi? Ważne, by Go zobaczyć. No właśnie. I takie myślenie może świadczyć o tym, jak dalecy jesteśmy od wiary i tęsknoty za Chrystusem tego pierwszego Kościoła, Kościoła pierwszych wieków. Oni realnie, rzeczywiście tęsknili za powrotem Jezusa, autentycznie nie mogli się Go doczekać. Do tego stopnia, że poniekąd ścigali się, kto Go pierwszy zobaczy. A jak to jest u nas? Jak to dziś wygląda? A przyjdzie to przyjdzie, będzie to będzie. Dziś czy za 100 lat, co to ma za znaczenie? No smutne jest takie chrześcijaństwo. Brak w nim tęsknoty, żywej tęsknoty. Czy
Czy tylko tęsknoty nam jednak dziś brakuje? A może czegoś jeszcze innego? Popatrzmy zatem może jeszcze głębiej w to Słowo Boże. Mamy Ewangelię, panny mądre i głupie. Co je różni? Czego im brakuje? Co mają jedne, a nie mają drugie? Zewnętrznie różni je posiadanie albo nieposiadanie odpowiedniego zapasu oliwy. Ale wewnętrznie różni je coś innego. Różni je to, że jedne mają mądrość, są mądre, a drugie nie mają mądrości, są głupie. Czym jest ta mądrość? Albo jak ktoś woli, czym jest ta oliwa? Odpowie nam to pytanie pierwsze, na to pytanie pierwsze czytanie. Przede wszystkim ta mądrość jest w pierwszym czytaniu, tak ją poznajemy, jest spersonifikowana, czyli posiada cechy osoby, jest osobą. Dlatego słyszymy, że można ją dostrzec, jeśli się jej szuka. Co więcej, ona sama nie tylko pozwala się znaleźć, ale wręcz prosi się, by ją znaleziono. Pomaga temu, kto jej szuka. Jest trochę jak taka panna zalotnica, która kokietuje swojego wybranka. Tu jestem, szukaj mnie. Dalej ta mądrość jest ona wspaniała, pełna blasku i radości, niczym płomień lampy oliwnej. Co więcej, ona chce być pożądana, chce być znaleziona, zdobyta jak kobieta, która kokietuje swojego ukochanego, by ją zapragnął. Wybranek musi jednak oczywiście włożyć nieco siły, by ją znaleźć, mimo że ona chce dać się mu znaleźć. Musi choćby wstać o świcie albo po prostu nie spać, lecz myśleć o niej, szukać, wyglądać na nią. Mimo wszystko o wiele więcej starań tak naprawdę wkłada właśnie mądrość, by być znalezioną, niż wybranek, który chce ją znaleźć. Tak jakby to mądrości bardziej zależało, by ją znaleziono, niż temu szukającemu. Dalej ta mądrość daje się chętnie podziwiać, kontemplować, zachwycać sobą, ale nie każdemu, tylko temu, który ją kocha, tym, którzy ją autentycznie poszukują, którzy po prostu za nią tęsknią. Pod postacią tej mądrości ukrywa się oczywiście sam Bóg. W tym kontekście łatwiej jest zrozumieć dzisiejszą Ewangelię. Często pod tą oliwą, jaką posiadają mądre panny w odpowiedniej ilości, a której zabrakło tym pannom głupim, doszukujemy się różnych znaczeń. Odgadujemy, czym ta oliwa jest, czy łaską uświęcającą, czy miłością, czy wiernością, czy czymś jeszcze innym. Wydaje się jednak, że jest ona po prostu uosobioną mądrością, a więc samym Bogiem. Każdy człowiek powinien nieść w sobie Boga, być Jego uosobieniem, a więc oblubieniec, a wtedy oblubieniec, którym jest niewątpliwie Chrystus, bez trudu Go spotka, odnajdzie i rozpozna w nas. Rozpozna w nas swojego Ojca. Bo Chrystus szuka obrazu Boga w każdym z nas. Chce w nas właśnie rozpoznać odbicie Boga. Może się jednak zdarzyć, że Go nie rozpozna i wtedy powie nam: nie znam was. Co ciekawe, w przypowieści panny wychodzą na spotkanie, ale tylko kawałek, potem już czekają, a to oblubieniec do nich przychodzi. To Chrystus także szuka człowieka. Pierwszy wychodzi ze swą łaską po nas. Pragnie nas znaleźć, a przede wszystkim pragnie w nas znaleźć obecnego Boga. Jaka puenta tych rozważań? W zestawieniu z Tesaloniczanami to nasze pokolenie przypomina raczej niestety panny głupie. Nie jesteśmy przygotowani na spotkanie Pana. Nie ma w nas ani podobieństwa do Boga, ani tęsknoty za Nim, jaką posiadali Tesaloniczanie. Nie ma poszukiwania Go,
nie ma w nas pożądania Boga. Tak mi się oczywiście wydaje, choć trudno mi oceniać całe nasze pokolenie. Mówię tylko na podstawie powierzchownej obserwacji. Szkoda trochę. Szkoda, że nie tęsknimy. Cóż zatem nam pozostaje? Modlić się słowami dzisiejszego psalmu. Boże mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. I prosić, by nie były to czcze słowa, lecz by Pan wzbudził w nas tęsknotę za Nim, bo On potrafi nas rozkochać w sobie, tak, że będziemy za Nim autentycznie tęsknić, że będziemy Go wręcz pożądać.